Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. 13 grudnia minęła 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To dni bezprawia, które zgotował Polakom i Polsce Wojciech Jaruzelski ze swoimi poplecznikami. W tym czasie także powstały wojskowe obozy internowania. To dramat zafundowany Polakom przez komunistycznych oprawców i agentów, zabójców górników kopalni Wujek, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i wielu innych ofiar. Wtedy narodziła się też Solidarność, ta także międzyludzka. Polacy pokazali odwagę i męstwo w imię prawdziwej wolności. Tym wszystkim, którzy w stanie wojennym i nie tylko, wykazali się bohaterstwem, ryzykowali zdrowie, poświęcali swoje życie dla odzyskania wolnej i niepodległej Polski, dziękujemy. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję. Dziękuję.